164, dokładnie tyle samo, czyli tak naprawdę różnicę robi sam akumulator. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Tak jak obiecałem, dzisiaj mamy recenzję Fimi X8 Mini. Fantastyczny dron, który jest bezpośrednim konkurentem Mini pierwszego czy też drugiego. Właściwie to jest taki model pośredni, ale charakteryzuje się też takimi cechami, których nie ma ani Mini pierwszy, ani drugi. Te główne cechy, o których możemy powiedzieć, to na pewno masa w okolicach 250 gramów. Zaraz będzie oficjalne ważenie i powiem o tym trochę więcej. Jeżeli chodzi o ujęcia 4K w 30 i wiadomo w 25 klatkach na sekundę, gimbal trzyosiowy, akumulator około pół godziny, oczywiście to jest w teorii. Zasięg dobry, bo mamy 5,8 GHz bez zakłóceń, jeżeli nie ma przeszkód, 8 km i też mamy tutaj level 5 wind, czyli odporny na wiatr. Można ładować poprzez USB-C, co ciekawe, i można ładować sam akumulator. Ja za niego zapłaciłem około $400, czyli w granicach 1500-1600 zł. On bywa w różnych cenach i co jest ciekawe, czasami te ceny zdarzają się lepsze, czasami słabsze, ale plus minus jest to około $400. Tu w środku mamy od razu drona, jak tylko go otworzymy. Kod QR, gdzie możemy zeskanować aplikację. To jest aplikacja Fimi Navi Mini. I pod spodem aparatura. Instrukcje bezpieczeństwa, Quick Start Guide, zapasowe śmigła, kabelki USB-C plus wkrętak do śmigieł. DJI Mini 2, 244-245 to jest mniej więcej jego masa. Tutaj jeżeli chodzi o Fimi, ja mam wahania od 258 do 265, ale widać, że przekracza 250 gramów z tym akumulatorem. I to też trzeba powiedzieć, że sam akumulator tutaj swoje robi. 101 gramów, 80 gramów. Tu jest duża różnica, jeżeli chodzi o akumulatory i to robi bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o masę. Zobaczmy teraz bez akumulatora. 164, dokładnie tyle samo, czyli tak naprawdę różnicę robi sam akumulator. I słuchajcie, wydaje się sytuacja błaha, ale tak naprawdę błaha nie jest, bo ten dron już nam nie podchodzi w tym momencie pod możliwość latania w mieście blisko ludzi, bo już musimy, jeżeli przekracza 250 gramów i nie ma certyfikatu, to po tym okresie przejściowym będzie można nim latać w kategorii A3, czyli 150 metrów od zabudowań. Chyba że ktoś dokupi inny akumulator, wersję Pro, jeszcze nie jest dostępna na rynku ta wersja Pro. Na razie mamy jeden jedyny akumulator w wersji litowo-jonowej i niestety on jest dość ciężki. Z każdej strony właściwie jest to niemal klon. Oczywiście są drobne różnice, ale większość elementów jest niemal bliźniacza. Jeżeli chodzi o rozkładanie ramion w Mini, rozkładają nam się tylne ramiona ze skrętem. Jeżeli chodzi o Fimi, przede wszystkim mamy wrażenie takiej plastikowości, pustego, lekkiego plastiku. I tylne ramiona rozkładają nam się bez skrętu, na wprost. Dosyć wyraźnie i ewidentnie wskakują na swoje miejsce i tu nie ma wątpliwości, czy to ramię jest rozłożone, czy też nie. Blokada gimbala, delikatnie, bo można zniszczyć. Sama kamerka na trzyosiowym gimbalu. Kamera jest nieco mniejsza i ten sensor jest też nieco mniejszy, bo tutaj mamy 1x2,6 cala. W Mini mieliśmy 1x2,3 cala. Otwory wentylacyjne, VPS-y, sondy, włącznik i od razu status akumulatora, światło z tyłu. Tył jest rozwiązany bardzo ciekawie, bo mamy tak, jedno gniazdo USB, mini USB klasyczne. Następnie mamy przełącznik obsługi z kontrolera lub też obsługi, jeżeli chodzi o bezpośrednio tablet. Czymś ostrym to trzeba przełączyć, bo ten mój nie działa. Slot karty pamięci bardzo mocno ukryty. I następnie do samego ładowania już akumulatora USB typu C. I to co jest świetne, że można je równolegle ładować bez huba do ładowania, tylko poprzez gniazdo z sieci i kabel bezpośrednio. To z czym miałem kłopot, to jest instalacja i wyciąganie karty pamięci. Najlepiej to robić przy wyciągniętym akumulatorze. To jest właśnie instalacja i wyciąganie karty przy wyciągniętym akumulatorze. Fimi przednie śmigła kręcą się na zewnątrz, co jest bardzo często praktykowane wśród modelarzy. Tutaj kręcą nam się śmigła do środka. Widać to wyraźnie, że mamy odwrotny kierunek.
jak się okazuje, nie możemy zastosować tych samych śmigieł, chyba że lekko zetrzemy tutaj, spiłujemy końcówkę, bo jest około milimetr, może półtora milimetra. Tu mamy niższy ten wymiar, zdecydowanie niższy jest. Mini 2 ma porządniejszy materiał, czuje się w rękach, że to jest zwarta konstrukcja, natomiast ten ma lekko wydmuszkowate, sprawia wrażenie. I to, co tutaj mamy charakterystyczne, że ten plastik jest taki biały, ale on jest nieco słabszego gatunku. To wyraźnie jest wyczuwalne i to, że ten dron się trzęsie, jest dość mocno ażurowy. Wiadomo, to jest delikatna konstrukcja, ale mimo wszystko jest to wyraźnie wyczuwalne. Nawet sam dźwięk startowy też nam mówi o tym, że to nie jest tak wysokiej klasy dron jak Mini 2. Niestety ta aparatura jest no, taka średnia, można powiedzieć. To, co ma charakterystyczne, to drążki są też przykręcane i chowane tutaj na dole. Mocowanie samego smartfona odbywa się w środku aparatury, co jest ciekawe. Klawisz włączenia, wyłączenia, return to home, migawka, nagrywanie i kontrola gimbala. Oprócz tego jest gniazdo USB-C do ładowania i do podłączenia z urządzeniem mobilnym. Akumulator trzycelowy 3500 mAh. Na tym tle aparatura z Mini 2 naprawdę błyszczy, bo tutaj mamy przede wszystkim przycisk funkcyjny, też odkręcane drążki. Jest większy ten kontroler, masywniejszy, ma większy akumulator. Pauza, return home, przełączenie trybów z poziomu aparatury, włączenie, wyłączenie, przełączenie pomiędzy trybem zdjęciowym a nagrywaniem, plus do tego spust migawki, nagrywanie, gimbal i samo mocowanie nad aparaturą. Zdecydowanie wygodniejsze w przypadku Mini niż tutaj. Zastanawiałem się, jak najsprawniej montować urządzenie mobilne do tej aparatury. Okazuje się, że najpierw sam kabel umieszczamy w telefonie, następnie umieszczamy to złącze w wycięciu tutaj i dopiero rozszerzamy ten uchwyt kontrolera. I teraz pozostaje nam tylko trafienie do gniazda. Wszystko jest ok, oprócz tego, że zostaje tutaj taka charakterystyczna pętelka. No i teraz pytanie, jak z gabarytami, prawda? Zobaczcie, jak to wygląda. Niesymetrycznie są anteny i nie szkodzi. Tu mamy taką pustkę. I tu niestety widać, że co najmniej 2 cm nam brakują do zamontowania iPada w tym gnieździe. Dobrze, 10 metrów będzie ok, bo będziemy mieli dynamikę zaznaczoną i chciałbym na tamtą górkę w stronę tego polecić. Zobaczmy teraz, jakie ja tutaj mam ustawienia, jeżeli chodzi o ustawienie wideo. 4K w 25, quality chciałbym mieć high, white balance, cloudy zobaczmy. Tak, cloudy, tak jak teraz. Color, zostawmy general, żaden log, bo to jest za słaby ten kodek. H265, metering center, grid line, mogą być takie. Karta, jest, wszystko gra, nagrywamy i lecimy do przodu. Trzyma się bardzo ładnie, on teraz leci dość szybko. Nagramy około 30 sekund, żeby sprawdzić, jak się to miewa, ta jakość nagrań. Nie wygląda to źle. W tej chwili pokonałem 100 metrów. Teraz wrócimy się na maszt, mniej więcej na 2 trzecich, po 100 metrach. Starałem się być na wysokości około 10 metrów. Jestem. Żeby zobaczyć, jak będzie to wideo wyglądało. W porządku. 200 metrów, gotowe. Teraz się zwrócę na wprost. Polecimy do tyłu. Leciutko powinienem się podnieść, bo mam wrażenie, że jestem tak. I teraz zobaczmy sobie sterowanie gimbalem. Podlecę bliżej nas. Za chwilę, teraz bokiem. Jak on spisuje się podczas lotu bokiem? Bardzo ładnie stabilizuje gimbal. Zasuwa. 7 metrów na sekundę. I tu już jest przed nami. Dobra, teraz się obniżymy. I to, co chciałbym zrobić, to zdjęcia. Jak na razie wygląda to ok z pozycji pilotażu. Podlecimy sobie do tego może
Nie ma takiej płynności oczywiście gimbala jak DJI, czy sterowania. Nieco chaotycznie jest, ale tak to wygląda. Dobra, tak, strzelamy. Photo taken, successfully, dość długo mu to zajmuje. Jeszcze raz. Dobra. I jeszcze raz. Teraz sobie zrobimy zdjęcie z góry. Tak jak teraz. Ok, tak będzie wyglądało to nasze. Ta fotografia jeszcze raz. Dobrze. Chciałbym panoramę zrobić. Panoramę horyzontalną, może z takiego ustawienia. Ok. Już zrobił. Tak szybko. Mamy tutaj panoramę. Dobra. Foto, panorama. To teraz spróbujmy zrobić panoramę 3x3. Start. Dziwna sprawa, bo on pokazuje momentalnie, że jest zrobiona. Spróbujmy porównać zdjęcie normalne z HDR-em. Podlecę trochę bliżej. Ok, teraz jest zdjęcie normalne. Świetnie. A teraz będziemy mieli HDR. Świetnie. Gotowe. Quick shoty. Ok, chciałbym mieć droni. Od tego. Stąd. I teraz droni. Start. 3, 2, 1. Go. Dobrze odchodzi w tym droni. Całkiem sporo jest akumulatora jeszcze, jak widzę. Mamy jeszcze 70%. Może spiral, czyli helix. Dajmy 20 metrów. Świetnie, jest instrukcja. I teraz. Ogarnia całkiem nieźle. Czyli helix działa, jak widać. I to dość dobrze, precyzyjnie leci i faktycznie daje radę. To chyba tyle. Jeszcze na koniec zrobię zdjęcie z siebie, a w drugim filmie będziemy się zajmowali już takim testem inteligentnych trybów lotu, zasięgu i tak dalej. Ja tutaj mogę polecieć na kilka metrów, ale nie tak bardzo daleko, dlatego że dzisiaj jest wiecznie. Spróbujemy polecieć tak mniej więcej na 400 metrów. Za chwilę zobaczymy jako ostatni element i zobaczymy, jak to wygląda. Wzniósł się bardzo wysoko. Jesteśmy w tej chwili na 45 metrach. Startujemy z nagrywaniem i lecimy na wprost. Tak, żeby mieć wieżę przed sobą. Czy ten maszt? Daje radę bardzo ładnie, on leci tutaj 8 metrów na sekundę, mniej więcej z tą prędkością. Dobra, mamy do dyspozycji sport też. No to spróbujmy mu ustawić sport. Ok, teraz będzie sport w locie do tyłu. Chciałbym się tylko troszkę podnieść. Teraz zasuwa
z większą prędkością zdecydowanie. Jedenaście, 12 metrów na sekundę. Rekord, prawda? Oj, przechyla się gimbal przy tym, mocno dosyć, zobaczcie. Podnieśmy tego gimbala, a on nam się przechyla. 16,5-17 tam było prawie. Gimbal chciałbym przenieść. To, co się tutaj dzieje w trybie sport, to niestabilnie bardzo gimbal sieci. Okej, ale leci prawie 17 na godzinę. Ja nie potrzebuję tak szybko latać. Będziemy sobie powoli wracali. Widać, że akumulator też bardzo przeszedł. To, co jeszcze chciałbym zrobić, jeżeli jesteśmy w trybie sportowym, jesteśmy, to zobaczyć, jak sobie ogarnia gimbal w locie bocznym. Dość dobrze trzyma horyzont. Tu jest wszystko ok. Leci nieco wolniej. 10,5. 11 i teraz do tyłu. Rozpędza się stopniowo, 12, dobrze, i w drugą stronę, tutaj już wyraźnie go, wyraźnie ten gimbal opadł. Muszę go lekko podnieść, dobrze, jak się zachowa teraz, w ten sposób. Dobrze, będziemy lądowali, to jest to, co chciałem zrobić w tej chwili. On spisuje się dość poprawnie, zobaczymy, jaka jest jakość tych ujęć, natomiast i wystawię Wam też te próbki, natomiast on się tutaj spisuje dość ładnie. Jeżeli chodzi o satelity, ma 15 sygnał, jedyne co, to ten gimbal nie jest zbyt stabilny, ale tak poza tym to naprawdę ładnie jak na taki wiatr. Czyli mamy jeszcze połowę baterii, połowa akumulatora jest w tej chwili 7, 10 na dwie cele, czyli mamy mniej więcej 3,55, niedługo będziemy lądowali. Jakie wrażenia są po tym pierwszym locie? To, co mogę powiedzieć, on jest bardziej surowy zdecydowanie niż Mini. Mini jest takim dronem, który jest już dość mocno dopracowany. Jest to też wersja druga. Tam są inne pieniądze na badania i rozwój. Podejrzewam, że Xiaomi też ma kasę na to, ale może inwestuje w coś innego, na przykład w rynek smartfonów. Tutaj jest tak w pół drogi, może 60-70%, ale jest dużo rzeczy, które powinny być jeszcze trochę lepiej dopracowane w stosunku do tego, co prezentuje nam DJI. Nie jest źle, powiem Wam szczerze. Spodziewałem się, że może być trochę gorzej, ale też szału nie ma. Ten dron nie powinien kosztować więcej niż 1200 zł. To jest moja opinia, oczywiście subiektywna. Ktoś może się ze mną nie zgodzić, czy możecie się ze mną nie zgodzić, jasne. Ale on na pewno nie powinien kosztować więcej niż 1200. No, góra 1400 może trochę z lepszym wyposażeniem. No jest tutaj parę takich rzeczy, które trzeba by dopracować. Jeżeli chodzi o stabilność lotu, na pewno nie jest tak dobrze jak z DJI. Jeżeli chodzi o te tryby, jakość, to się dopiero okaże, bo nie byłem w stanie ocenić tutaj jakości wideo ani jakości foto. Natomiast nie ma też tragedii, to nie jest typowy tani dron. To już jest taka półka trochę wyższa niż tania, ale to jeszcze nie jest półka, to nie jest jeszcze poziom, do którego nas przyzwyczaił DJI. Ogólnie podsumowując tak, jest nieźle, ale nie ma totalnego szału. To, co jest fajniejsze, to na pewno tryby inteligentne. Ja pokażę to w drugim filmie. Zobaczymy, jak wygląda zasięg. Mogę powiedzieć, że jest ok, ale 65-70% tego, co daje nam Mini, czyli adekwatnie do ceny. Chociaż cenę, jak określiłem, maksimum to powinno kosztować 1200 zł, nie więcej. To jest tyle, słuchajcie. Na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Link do tego produktu umieszczę oczywiście pod filmem. Bardzo dziękuję za uwagę i za Wasze komentarze. Prośba o Wasze opinie pod filmem. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych produkcjach już niedługo. Cześć, pa!